Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej zajmowała się dziś procederem korupcji w Parlamencie Europejskim. Okazuje się, że unijne instytucje, które powinny być wzorem transparentności dla innych państw, są jej zaprzeczeniem. Organizacje największe w Europie pozarządowe nie zostawiły suchej nitki na procedurach antykorupcyjnych i zwalczających nielegalny lobbing. No to jest jednak sytuacja nowa. To, że francuski dziennikarz z lewicowego Liberation mówi, że w tej chwili niestety w Unii Europejskiej jest kultura bezprawia, że po prostu każdy chroni swoich przyjaciół, a instytucje, które nawzajem powinny się w jakiś sposób balansować i sprawdzać, jak na przykład Parlament Europejski, komisja TSUE i tak dalej. Tak jak to jest w każdym praworządnym państwie, jak w Polsce, to tam niestety te władze ze sobą rywalizują. No jak władze rywalizują, zamiast siebie nawzajem kontrolować i po prostu starają się, żeby nic nie wypłynęło na światło dzienne, to nic z tego dobrego niestety, szanowni państwo, nie wychodzi. Mamy 3-godzinną dyskusję za nami. Byli profesorowie prawa, byli ci eksperci, były te osoby z organizacji pozarządowych. Na następnym posiedzeniu przedstawimy państwu nasze rekomendacje, które mam nadzieję przyjmiemy na Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Co trzeba zrobić, żeby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło?